To tylko jedno z haseł, jakie skandowali uczestnicy poniedziałkowego protestu przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce. To już kolejny dzień, kiedy na ulicę Pabianic wyszły kobiety, głównie młode i świadome, ale i też te dojrzałe, starsze, doświadczone, chcące również wyrazić swoją złość wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Wspieram młodzież. W latach 90. byłam po raz pierwszy zniewolona. Teraz walczę o swoją wnuczkę i córkę. W gronie protestujących nie brakowało i nadal nie brakuje mężczyzn, ponieważ skala protestów rozszerza się. Wśród uczestników był m.in. poseł Dariusz Joński oraz radni miejscy i powiatowi. Dziękuję wam za to, że postanowiliście walczyć o swoje prawa, bo osoba ludzka, osoba człowiecza w pełni jest pełna tylko wtedy, kiedy jest mężczyzną i kobietą. I właśnie dlatego ja jestem teraz zdecydowany walczyć o wasze prawa, bo to są również moje prawa. To są prawa człowiecze. Dziękuję wam. Walczyć o prawa w sposób pokojowy, bo taką formę przybrały manifestacje. Dlatego są to tak zwane spacery w geście protestu. Mamy wyjątkową sytuację, dlatego bardzo was proszę, nie ściągajcie maseczek podczas spaceru i pilnujcie tego dystansu. Idziemy na spacer, idziemy wolno. Pilnujcie, żeby było miejsce wkoło was. I jeszcze jedno, jeśli chodzi o policję. Pamiętajcie, że to jest protest pokojowy. To jest spacer w obronie praw kobiet. Nie bądźcie w żaden sposób agresywni w stosunku do policji. W związku z tym, jaka jest sytuacja, nie można organizować zgromadzeń. Dlaczego? Tak jak w całej Polsce organizujemy spacery, które są zgodne z prawem i protestujemy, bo nie zgadzamy się na tą sytuację. Mamy dość na to, że rząd, że Kościół próbują decydować za kobiety, jak mają żyć. Wieczorne protesty o godzinie 17 to już stały obrazek. Odbywają się one codziennie od piątku po czwartkowym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu aborcji w przypadkach ciężkich, nieuleczalnych i nieodwracalnych wad płodu. Oznacza to, że kobiety w Polsce zostały potraktowane w sposób przedmiotowy. Pozbawiono je demokratycznego prawa decydowania o swoim życiu. Orzeczenie oznacza, że będą teraz zmuszone rodzić nawet w przypadku braku jakichkolwiek szans życia zdeformowanego, ciężko chorego płodu, mówią uczestnicy protestów. Ja jestem wściekła, jestem smutna i wściekła. Nie jestem w stanie tak naprawdę jeszcze zrozumieć tego, co się stało. Nie dociera to do mnie. Nie wyobrażam sobie, że kobiety w Polsce mogły zostać w ten sposób potraktowane. Ich życie, ich zdrowie absolutnie jest w tym momencie dla nikogo nieważne. Nie godzimy się na taką sytuację i dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj. I będziecie protestować do skutku? Będziemy protestować, dopóki ta sytuacja się nie zmieni. Nie akceptujemy tego, po prostu. Jesteśmy źli i jesteśmy smutni. Tak naprawdę jesteśmy przerażeni też tym, co się dzieje w tej chwili. To jest wojna! To jest wojna! To jest wojna! To jest wojna! Tak jak w weekend, uczestnicy swój manifest rozpoczęli na Starym Rynku. Miejsce nieprzypadkowe. Znajduje się tam biuro senatora Macieja Łuczaka i posła Marka Matuszewskiego, parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. To przed tym lokalem od minionego piątku kobiety zapalają znicze. Ale z każdym dniem, kiedy nastroje i emocje kobiet przybierają na sile, forma protestu też się zmienia. W sobotę i niedzielę uczestnicy, skandując hasła typu rewolucja jest kobietą, wolność, równość, prawa kobiet, spacerowali chodnikiem do centrum miasta, do kościoła Najświętszej Marii Panny. W poniedziałek chodzili po przejściach dla pieszych, blokując w ten sposób jedno z największych skrzyżowań w centrum miasta. Policja w tym czasie organizowała objazdy. Mimo iż kierowcy musieli się liczyć z utrudnieniami, to byli i tacy, którzy wspierali protestujące kobiety, sygnalizując to klaksonami. Sytuacja z dnia na dzień robi się coraz bardziej dynamiczna, bo emocje na pewno nie wygasną, o czym świadczą choćby hasła wykrzyczane w kierunku PiSu oraz jego prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Niektóre z nich nie nadają się do publikacji czy przytoczenia. Już teraz mówi się o kolejnych formach protestu. Są różne propozycje.
do strajk kobiet, to przede wszystkim proponuję, że na różne sposoby można nie przychodzić do pracy. Wiemy, że wiele firm, przedsiębiorców pokazuje to, że wspiera nasze strajki. Jest też pomysł, żeby wszyscy pojechali do Warszawy na jeden wielki protest. Także no, obserwujemy i będziemy protestować dalej. Na Facebooku powstała również grupa o nazwie Walka o prawa kobiet Pabianice. Zapraszamy wszystkich do tej grupy, żeby wiedzieć, kiedy i gdzie będziemy i w jaki sposób będziemy protestować. I ta grupa po prostu przerosła nasze możliwości logistyczne, bo to kilka osób tutaj pomaga to organizować, a w bardzo szybkim czasie bardzo dużo osób z Pabianic się zaprosiło i po prostu nie byliśmy w stanie tych wszystkich próśb akceptować, tych postów wyświetlać, przeglądać. Także no, bardzo duży odzew. Kobiety już niejednokrotnie walczyły o swoje prawa. Dokładnie 3 października 2016 roku manifestowały w ramach ogólnopolskiego strajku kobiet przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych przez rząd. Później w marcu 2017 roku ponownie wyszły na ulicę protestować przeciwko przemocy, dyskryminacji ekonomicznej, używaniu religii jako powodu do odbierania praw kobietom, w tym prawa do własnego ciała. Tak teraz, jak i wtedy chciały pokazać rządowi, że walczyć będą do końca, tak długo, jak długo będzie potrzeba. Zgodnie z raportem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabienicach, stan na dzisiaj rano, 27 października, to 541 aktywnie chorych w powiecie pabienickim. Od wczoraj przybyło nam 129 osób z wynikiem dodatnim w kierunku koronawirusa. W szpitalu przebywa z tego 51 osób, to jest bardzo duża ilość. Kwarantanną w godzinach dopołudniowych objętych było 1150 osób. Istotna informacja dotyczy kwestii zmian kierowania na kwarantannę. Polegają te zmiany na tym, że od tego 24 października, jeżeli na przykład mamy sytuację, że dzieci są objęte kwarantanną w szkole z powodu na przykład tego, że jeden z uczniów był chory albo nauczyciel był chory i ma wynik dodatni, to w tej chwili to tak wygląda, że rodzice nie podlegają kwarantannie. Tylko kwarantanną objęte są dzieci. Natomiast rodzice mogą chodzić do pracy albo mogą załatwić sobie opiekę nad dzieckiem przez kogoś innego. I ta osoba, która się będzie opiekowała dzieckiem w czasie jego kwarantanny, nie podlega kwarantannie. Także to jest taka dość ważna zmiana. Ponieważ do tej pory było tak, że jeżeli była osoba na kwarantannie, tak jak na przykład dziecko, to cała rodzina siedziała na tej kwarantannie, a w tej chwili nie. Tak samo to nie tylko się tyczy dzieci, bo tak samo jest w pracy. Tak, jeżeli w pracy miało się kontakt z osobą chorą w pracy, jakaś tam koleżanka, kolega w pracy okazuje się, że ma wynik dodatni, to ta osoba idzie do domu i jest w kwarantannie, natomiast cała rodzina jej nie podlega tej kwarantannie, co było wcześniej niestety egzekwowane od całej rodziny. Od początku epidemii w powiecie pabianickim zachorowały 1032 osoby, z tego 482 wyzdrowiały. Nie zmieniła się na szczęście liczba zgonów, aktualnie wynosi ona 9 osób. W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych Małgorzata Sumińska ponawia apel o rozłożeniu wizyt na cmentarzu na w miarę możliwości inne dni niż 1 listopada. Waldemar Fleischer, dyrektor szkoły podstawowej nr 3 i radny powiatowy, został łódzkim kuratorem oświaty. Na to stanowisko powołany został przez ministra edukacji narodowej Przemysława Czarnka na wniosek wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego. Waldemar Fleischer jest absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku historia, a także studiów podyplomowych na łódzkich i warszawskich uczelniach. Stanowisko dyrektora szkoły podstawowej nr 3 piastuje od 2005 roku. Wraz z powołaniem na stanowisko kuratora oświaty Waldemar Fleischer traci z mocy prawa mandat radnego powiatowego. Jego miejsce w Radzie Powiatu zajmie Grzegorz Hankę, dyrektor szkoły podstawowej nr 15.
Zapewne są tacy, którzy zastanawiają się, czy w obecnej sytuacji epidemicznej pójście na cmentarz jest bezpieczne. Oczywiście można to zrobić, ale być może teraz, kiedy liczba zakażeń koronawirusem wzrasta z dnia na dzień, warto podjąć decyzję o przełożeniu wizyty na cmentarzu. Wówczas można skorzystać z usługi przygotowanej przez Miejski Zakład Pogrzebowy w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Pabianic i osób, których bliscy są pochowani na cmentarzu komunalnym. Można zamówić znicze. Wzory zniczy są na naszej stronie internetowej naszego zakładu. Wybierając te znicze, my, a dokładnie nasi pracownicy, doniosą, zapalą i ustawią ten znicz na Państwa grobie. Nie musicie Państwo przychodzić. Na potwierdzenie wykonania tej usługi zostanie Państwu odesłana dokumentacja fotograficzna. Usługa doniesienia i dokumentacja fotograficzna jest kompletnie bezpłatna. W jaki sposób można skorzystać z tej oferty? Na przykład zadzwonić pod numer telefonu 504 849 963 lub złożyć zamówienie drogą elektroniczną na adres biuro@mzppabienice.pl, wpisując w nim imię i nazwisko zmarłego. Wiele osób starszych szczególnie w obawie przed przybyciem na cmentarz może skorzystać z tej naszej usługi. Ja nie ukrywam, że tą usługę już żeśmy wprowadzili podczas pierwszego lockdownu na święta wielkanocne i bardzo dobrze się spisywała. Miejski Zakład Pogrzebowy ma również ofertę dla tych, którzy jednak zdecydują się przyjść na cmentarz. Można także zamówić u nas znicze, wiązanki, stroiki czy też kwiaty, umówić się z nami na godzinę, który Państwo byście przybyli do naszej kwiaciarni, i będzie naszykowane już to wszystko, to Państwo całe zamówienie, tak żebyście nie musieli Państwo stać w kolejce. I od razu otrzymujecie Państwo to swoje zamówienie, dokonujemy płatności już w innej kasie lub jeżeli Państwo wcześniej zapłacą, to już w ogóle żadnej płatności z tego tytułu nie będzie. Wspomniane zamówienie można zgłosić również telefonicznie lub przez internet. Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania z budżetu obywatelskiego, dostawę ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabienicach. Wyłoniony dostawca, to spółka Rosenbauer Polska, był jedynym, który wziął udział w przetargu. Kwota, jaką zaproponowała spółka za dostarczenie 34 kompletów specjalnych ubrań ochronnych, czyli kurtek i spodni oraz 6 hełmów, to 158 800 zł. W zadaniu zgłoszonym do budżetu wnioskodawca określił wartość tego projektu na 150 tysięcy złotych. Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego koszt realizacji projektu może zostać zwiększony maksymalnie o 15% wartości i tak też się stało. Rada Miejska uchwaliła dofinansowanie tego zadania o brakujące 8 800 zł. Zwycięzca przetargu ma czas na realizację zamówienia do 15 grudnia. Przypomnijmy, że projekt na dostawę ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabienicach to zadanie, które zwyciężyło w głosowaniu 5. edycji budżetu obywatelskiego. Zawody w tenisie stołowym w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej zorganizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w ramach współzawodnictwa o Mistrzostwo Powiatu były ostatnimi, jakie odbyły się przed ogłoszeniem przez premiera kolejnych restrykcji związanych z szerzeniem się koronawirusa. W zawodach rozegranych w miniony piątek w kategorii dziewcząt rywalizowały 4 drużyny z Pabianic, to szkoła podstawowa nr 1, 14 i 16 oraz jedna spoza stolicy powiatu, szkoła podstawowa z Dobronia. Reprezentacje dziewcząt rozegrały zawody systemem każdy z każdym. Z kompletem zwycięstw współzawodnictwo zakończyły reprezentantki szkoły podstawowej nr 1, które wygrały z rywalkami z 16 do Bronia po 3-0, a drużynę szkoły podstawowej nr 14 pokonały 3-1, zdobywając tym samym tytuł mistrzyń powiatu. Wicemistrzyniami zostały pingpongistki szkoły podstawowej nr 14, na trzecim miejscu zawody zakończyły tenisistki stołowe z Dobronia, a na czwartym szkoły podstawowej nr 16. W zawodach chłopców rywalizowały tylko 2 drużyny reprezentujące szkołę podstawową nr 1 i szkołę podstawową nr 9. Bez straty punktu 3-0 wygrali tenisiści stołowi dziewiątki. Gdyby nie zostało wprowadzone nauczanie w trybie zdalnym, mistrzynie z jedynki i mistrzowie ze szkoły podstawowej nr 9 reprezentowaliby nasz powiat w półfinale wojewódzkim. 23 października w związku z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów o przejściu szkół podstawowych klas
4,8 oraz ponadpodstawowych na zdalny tryb nauczania, Łódzki Szkolny Związek Sportowy zawiesił wszystkie rozgrywki do odwołania.